Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sackboya, w którym to będziemy odkrywać kolejne ukryte poziomy. Ogółem na zakończenie tamtego poprzedniego odcinka pojawiła się tutaj lampa, która prowadzi nas oczywiście do znajdźkowo-dzwonkowego takiego raju. Niestety za późno zauważyłem, no i nie zdążyłem tego rozegrać, bo już zakończyłem nagrywanie. Jezu, przepraszam, coś mi się działo w gardle. Dlatego na początku tego odcinka właśnie się tutaj zabawimy. Tu w ogóle jest jakiś sznurek. Takie buty. You are poetry in motion. Good poetry, not the rubbish poetry. The cats are ciekawe, ile zebrałem. 162. Nie ma tragedii, ale powiem szczerze, że w sumie to na tych z pozoru cięższych poziomach, gdzie żeśmy mieli okazję zdobyć trochę tych znajdźkodzwonków, zdobywało się ich jednak mimo wszystko więcej. Więc nie zawsze jest tak, jak myślimy, że jak coś jest łatwe, to da nam, powiedzmy to, lepszy efekt. Ukryte poziomy właśnie są między innymi tutaj, przykryte pod tą kopułą. I do dzieła! Tak poleciał w górę. I trafiliśmy właśnie na wierzch... Boże... Jakiś wierch. Jaki wierch? Jest to napisane tu, bo już zapomniałem. Nie jest napisane. No ale wiadomo, o co chodzi. To jest ta lokacja, na której zaczynaliśmy całkowicie naszą przygodę. Tego nie skorzystamy, bo trzeba zagrać we dwójkę. Ja niestety nie mam nikogo, z kim mógłbym to rozegrać. Ale natomiast możemy przejść się po linie do kłębka. To akurat jest poziom z całkiem fajnym utworem. No i też tutaj, jak wyjdziemy sobie, od razu pójdziemy w lewo. Bo tam kryje się ukryta, znaczy kryje się ukryta, masło maślane. Jest ukryta po prostu kula. Cyk, cyk. I mamy to. Okej, tutaj mamy razy dwa. Więc sobie przeskoczymy tu. Mamy strój. I na szybciocha tutaj. No i zdobyliśmy już 2000, więc w sumie nie jest to jakiś zły wynik. Jakoś się udało. Okej, tam mamy kulę. Znajdźkodzwonkową, co prawda. Właśnie tu trzeba uważać, żeby nas to nie wypchnęło przypadkiem. To było coś. Okej. O nie! Nie wiedziałem, że on tak spowolni strasznie. No dobra, mówi się trudno. Tutaj mamy ukryty poziom, na którym oczywiście mamy kolejną kulę. Ups.
tutaj niestety nie jesteśmy za bardzo w stanie pokonać tego przeciwnika. Uff. O proszę. Kto by przypuszczał, że w takim miejscu kryta będzie kula, nie? Zbierajmy tych punktów, ile się da, jak najprędzej. Ej, tam był strój. Dałoby się to lepiej rozegrać troszeczkę. Ryzykowne place'y. Ej, no czemu nie podskoczyłeś? Dobra, nie będziemy ryzykować, bo zaraz zginę jeszcze raz i tyle z tego będzie. Grunt, że przebiliśmy tutaj wynik i mamy złoty pucharek. Szkoda tylko akurat w tym przypadku, że no raz mi się tam noga potknęła i tak byłoby 100%. A tak to jest znowu szlipa. Tym bardziej, że wszystko pozdobywane. No ale mówi się trudno. No i dobra, ukończyliśmy ten poziom. I tutaj mamy kolejną wlepkę oczywiście. I dzięki temu pojawił się nowy poziom. Najpierw sobie jeszcze tutaj te baloniki porozwalamy. To akurat jest taki... Oj, przez przypadek zmieniłem strój. To jest taki akurat kolejny czasowy poziom, więc będziemy starać się tutaj zdobyć znowuż złoty medal. Oj, oj, oj. No, tu akurat... Tu akurat nie wiedziałem. No nie wierzę w to. Dobra, dobra, dobra. Grunt, że jest przynajmniej brąz. Ale spoko, zaraz rozegramy jeszcze raz, bo chociaż w sumie nawet nie będę czekał tutaj na ten wynik. A po prostu spróbuję go zrestartować i przejść jeszcze raz. Dobra, wiemy jak to wygląda. Poniżej 30 sekund musi być. Okej. No nieładnie. No i mamy to. 25 sekund bez 300. Także myślę, że możemy być zadowoleni z tego rezultatu.
Wznieśmy toast. Gallo Quero zrobił 24 sekundy i 97 setnych. Co dało mu złoty puchar. Congratulations! No i tym samym wydaje mi się, że akurat ten segment tutaj mamy już ukończony. Jak widać, nie było to nic wymagającego. Prawie cały album zapełniony. W sumie cała strona akurat w tym przypadku. Tak jak wspominałem, mamy tutaj już akurat to ukończone. Zostaje nam jedynie ten poziom do przejścia w duo. Natomiast... czas przejść do kolejnego świata, aby odkryć kolejne ukryte poziomy. Pięknie, 1800 już mam. Nie wiem, na co to wykorzystam, ale pewnie coś się tam kiedyś znajdzie. No i dobra, przechodzimy do numer 4, czyli węzła międzygwiezdnego. Tam oczywiście rozpoczniemy sobie kolejny odcinek, zaś ten zakończymy. No i postaram się odnaleźć ukryte poziomy. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.